Małgorzata Parys, witam we wtorek 27 listopada, czas na wydarzenia telewizji regionalnej, a w nich m.in. Nie żyje 35-letni górnik. Został potrącony przez maszynę górniczą. Okradł rodziców, bo chciało mu się pić. Sprawcą tej kradzieży był 31-letni mężczyzna. Tragedia w KGHM. Nie żyje 35-letni górnik. Do wypadku doszło na oddziale G29 w kopalni ZG Rudna Północna. Mężczyznę prawdopodobnie potrąciła maszyna górnicza. Prezes miedziowej spółki ogłosił 3-dniową żałobę. Do wypadku doszło około godziny 11. Wiemy na pewno, że 35-letni pracownik oddziału G29 został potrącony przez maszynę górniczą. Do akcji ratowniczej wysłano ratowników z jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego. Lekarz stwierdził zgon górnika. Mężczyzna był mieszkańcem Lubina. W kopalni pracował od 2005 roku. W sytuacji wypadku śmiertelnego zawsze powiadomiony jest i Okręgowy Urząd Górniczy, powiadomiona jest prokuratura i powiadomiona jest Państwowa Inspekcja Pracy. Tak samo jest i w tym przypadku. Prezes KGHM Marcin Chludziński ogłosił w firmie 3-dniową żałobę. Był to pierwszy śmiertelny wypadek w KGHM w tym roku. Rok i 4 miesiące więzienia w zawieszeniu na 3 lata to wyrok w głośnej sprawie byłej dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie. Beata G. skazana została za ugodzenie w brzuch nauczyciela. Proces w tej sprawie trwał 6 lat. Oskarżona do końca nie przyznawała się do winy. Rok i 4 miesiące więzienia w zawieszeniu na 3 lata. To wyrok w głośnej sprawie byłej dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie. Beata G. skazana została za ugodzenie w brzuch nauczyciela. Proces w tej sprawie trwał 6 lat. Oskarżona do końca nie przyznawała się do winy. Sąd Okręgowy w Legnicy podtrzymał wyrok skazujący Beatę G. 7 lat temu Wacław Gniewek, były nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie, czekał na prawomocny wyrok. Do zdarzenia doszło w listopadzie w 2011 roku w gabinecie dyrektor placówki. Skonfliktowany z nią nauczyciel został ugodzony nożem w brzuch. Mężczyzna miał blisko 17-centymetrową ranę brzucha. Sąd pierwszej instancji skazał kobietę na rok i 4 miesiące więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Po apelacji sprawę cofnięto do ponownego rozpatrzenia. Ostatecznie Beata G. została skazana i otrzymała taki sam wymiar kary. Wyrok jest prawomocny, bo właśnie podtrzymał go Sąd Okręgowy w Legnicy. Chciał się napić, ale nie miał pieniędzy na alkohol. Postanowił zatem okraść swoją rodzinę. 31-letni Lubinianin trafił już do aresztu. Teraz zajmie się nim sąd. Jak ustalili policjanci, w rodzinie prowadzona jest procedura niebieskiej karty. Lubińscy policjanci otrzymali informację, że w jednym z domów na terenie gminy Lubin doszło do kradzieży. Jak ustalili funkcjonariusze na miejscu, sprawcą tej kradzieży był 31-letni mężczyzna, a poszkodowanymi w tej sprawie jego rodzice. Mężczyzna tłumaczył policjantom, że okradł własnych rodziców, bo chciało mu się pić. Nie miał pieniędzy na alkohol, więc postanowił okraść własnych rodziców, a skradzione przedmioty sprzedać przypadkowym osobom. Straty, które spowodował kradzieżą, wyniosły ponad 2,5 tysiąca złotych. Okazuje się jednak, że 31-latek nie pierwszy raz okradł rodziców. Rodzina ma założoną niebieską kartę, ponieważ mężczyzna znęca się psychicznie nad swoimi bliskimi. Lubinianin został zatrzymany przez policję. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia. Zakaz wjazdu dla tirów na jedną z głównych ulic Głogowa. Takie zmiany wprowadził głogowski magistrat. Powód? Po pierwsze, chcieli tego mieszkańcy ulicy, a po drugie, stan techniczny drogi był zły. Kogo cieszy zmiana organizacji ruchu i jakie może mieć konsekwencje, sprawdzała nasza reporterka. Głogowski magistrat zdecydował się na wprowadzenie ograniczeń z 2 powodów. Prosili nas o to mieszkańcy. Drugą kwestią to był stan ulicy Wojska Polskiego. Mieszkańcy ulicy nie kryją zadowolenia ze zmiany przepisów. Bardzo się z tego cieszymy. A dużo tych tirów tutaj przyjeżdżało przez tą ulicę? Bardzo. Bardzo. Nawet telewizji nie można było oglądać.
taki szum. I nocą, i w dzień, i nie ma po prostu, nie wiem, czy oni skracają tędy drogę, czy jakie licho. Drugim powodem był stan techniczny ulicy. Są odcinki, gdzie ten stan techniczny, mimo tego, że ona dość niedawno temu była gruntownie przebudowywana, ten stan techniczny powodował, że trzeba było przemyśleć i szukać rozwiązań, które ograniczą tonaż. Dlatego samochody o masie powyżej 12 ton nie mogą już przejeżdżać przez ulicę Wojska Polskiego. Przepisy obowiązują od wczoraj, a przez ulicę wciąż przejeżdżają samochody ciężarowe. Niestety, u nas musi czasu upłynąć, żeby ja mówię coś zmienić. Ale widzę, że dalej jeżdżą, co niektóre jeszcze próbują. Wielu kierowców jednak wpada w ulicę Sikorskiego i potem jadą na ulicę Wojska Polskiego. I wiemy, że takie zjawisko jest, ale tutaj policja musi nam pomóc, aby tych kierowców wyłapywać, aby oni swoje przyzwyczajenia zmieniali. Chodzi również o to, aby skierować samochody ciężarowe na Krajową 12. I tu pojawia się pytanie, czy zwiększenie ruchu na Krajówce nie spowoduje większych korków. Ja się cieszę, bo tutaj nie będą tiry jeździć, ale z drugiej strony będą straszne korki na Piłsudskiego, na Wrocław Pokoju, co dla mnie też jest źle, bo tam do pracy często dojeżdżam. 12 jest do tego przystosowana, prawda? Bo ilość aut, jakie się przemieszczają przez miasto, raczej się nie zmieni, tylko zmieni się ich przebieg. Piotr Poznański zapewnia, że ograniczenia i ruch na drogach wynikający z nowych przepisów będzie cały czas monitorowany. Prezenty, Święty Mikołaj, iluminacje, przysmaki i 12-metrowa choinka. Jarmark Bożonarodzeniowy w lubińskim rynku wystartuje 6 grudnia i będzie trwał aż 4 dni. Już 6 grudnia rozpocznie się Jarmark Bożonarodzeniowy na rynku w Lubinie i potrwa do 9 grudnia. Oprócz kilkudziesięciu wystawców na jarmarku będzie można spotkać m.in. Świętego Mikołaja rozdającego prezenty w towarzystwie Śnieżynki. Do Lubina przyjedzie Święty Mikołaj, który będzie od 12 do 19 czekał na wszystkie dzieci z całego miasta. Jest też możliwość otrzymania paczki od Świętego Mikołaja, także zachęcamy wszystkich Mikołajów do składania paczek, podpisanych paczek oczywiście, imieniem i nazwiskiem. Dobrze by było, gdyby też znalazł się wiek w takim opisie. Przy Mikołaju będzie oczywiście Śnieżynka, bo każdy Mikołaj musi mieć swojego pomocnika, także do Śnieżynki będzie można takie paczki składać. Dzięki Centrum Edukacji Przyrodniczej po raz kolejny będzie można podziwiać żywą szopkę bożonarodzeniową w blasku świateł i kolęd śpiewanych wprost ze sceny. Będą nie tylko wyroby tradycyjne i podhalańskie serki, ale także świąteczne food trucki. Tradycyjnie w świąteczny klimat wprowadzą mieszkańców seniorzy z domu dziennego pobytu Senior. Lubińskie Betlejem to cel łączenia pokoleń, nade wszystko cel łączenia rodzin. Przez 4 dni w lubińskim rynku na mieszkańców czekać będzie każdego dnia sporo atrakcji. Na 6 grudnia zaplanowaliśmy również prezentację fotomozaiki niepodległościowej Dumni z Lubina, którą wspólnie z mieszkańcami wykonaliśmy 11 listopada. Ponad 600 mieszkańców zgodziło się sfotografować ze swoimi rodzinami i na tej podstawie powstała właśnie taka fotomozaika w kształcie orła Dumni z Lubina. Wszystkim odwiedzającym jarmark codziennie towarzyszyć będzie świąteczna muzyka. Scena będzie rozbrzmiewała, bo pojawią się seniorzy, pojawią się zespoły, które przyjadą do nas gościnnie. Mamy w tym roku także 8 grudnia w sobotę koncert zespołu Szyszak, a także przedstawi się nam lubiński zespół, który rodzi się w naszym mieście w tej chwili i chce się nam tutaj pokazać. Będzie to Spinka. Między 6 a 9 grudnia ten jarmark będzie działał, codziennie między 11 a 20. Także kiedykolwiek się w rynku nie pojawimy, to ta świąteczna atmosfera będzie odczuwalna. Jak co roku w okresie przedświątecznym pojawią się także Mikołaje na motocyklach. Tym razem Moto Mikołajów będzie można zobaczyć około godziny 15 pod lubińskim ratuszem. Jarmark Bożonarodzeniowy w Lubinie potrwa przez 4 dni od czwartku do niedzieli. Od jednego z naszych widzów otrzymaliśmy informację, że po jednym z legnickich blokowisk od jakiegoś czasu fruwa kolorowa papuga. Postanowiliśmy to zbadać z kamerą. Okazało się, że papuga nie tylko lata, ale bardzo dobrze znosi obecną temperaturę. Ma już również swoje imię, które nadało jej dzieci jednego z przedszkoli. Legnickie osiedle Piekary to istna blokowa dżungla. Nic więc dziwnego, że to właśnie tutaj postanowiła podobno zamieszkać kolorowa papuga, na której poszukiwania wybraliśmy się z kamerą. Papuga? Że podobno lata i pojawia się na drzewach. Nie widziałam. Nie, nie widziałem. Nie.
Nikt nic nie wie, nikt nic nie widział. Wszystkich zajmuje szara rzeczywistość dnia codziennego. Czas zatem popytać dzieci z najbliższego przedszkola i okazuje się, że to strzał w dziesiątkę, bo tam znajdujemy pierwszego świadka. A powiedz mi, widziałaś tą papugę? Tak. Jak ona wygląda? Zielona, taka cała, zup ma i albo coś. Słowa Oli potwierdza jej wychowawczyni. Papuga nie tylko od kilku miesięcy lata na wolności po piekarach, ale i regularnie odwiedza przedszkole. Codziennie siedzi na drzewku, skrzeczy ładnie, przychodzi, my ją dokarmiamy, więc je te wszystkie takie dostępne jedzenia kupowane w sklepie dla papug oraz mandarynki, pomarańcze, jabłuszko bardzo lubi. Dzieci nadały papudze również imię, staropolskie Franek, a dowodem jego istnienia są zdjęcia, z którymi udajemy się do legnickiej palmiarni, aby zidentyfikować ptaka. Podejrzewam, że jest to jedna z aleksandret, ponieważ patrząc na warunki, jakie panują właśnie jesienią, możemy zauważyć, że one łatwo się przystosowują. Co ciekawe, w Legnicy nie pierwszy raz egzotyczne zwierzę niespodziewanie pojawia się na wolności. Przed kilkoma laty szukano tutaj na przykład legwana, a z cyrku urwał się wielbłąd. Tymczasem legnicka palmiarnia zapowiada, że jeżeli Franek zostanie złapany, to chętnie zaoferuje mu schronienie między swoją roślinnością. I tą informacją kończymy wtorkowe wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.